w kościółku na rezurekcję i tak ludzie brali sztandary. I coś tak po prostu przyszło, że powstałoby, idzie ta u nas uroczystość, ten sztandar, jak się da ufundować. I po prostu przy pomocy księdza znalazł taką lokalną, że tak powiem, twórczynię i... Hawciarkę. I powstał. Oni są bohaterami. Dlatego pamiętamy o nich i chcemy, żeby wszyscy pamiętali. Ja powiem, może powtórzę się po moim koledze Jarku Kosińskim. Przykładowo za rok jest to 150-lecie, ale jak on wspomniał już, na tej posesji nikt się przez 150 lat nie osiedlił. To chyba o czym świadczy. Także niech to już tak zostanie, ta stodółka. Może nie taka jak była w tamtych czasach, ale jakaś taka namiastka. Takie miejsce pamięci dla nas, ale i dla młodzieży, żeby oni pamiętali, że jednak kiedyś był w ludziach heroizm i oni po prostu chcieli być tymi katolikami. To jest po prostu w tych czasach, no, to w tej chwili są inne czasy. To czy aż takie poświęcenie, no, trudno powiedzieć. Wtedy były inne czasy, jak dziś było powiedziane na kazaniu, podczas sumy, na homilii. A w tych czasach, no, są sytuacje takie, ale... Ja to mówię tak, historia to ocenia wszystko. Na sztandarze jest napis: Błogosławieni Męczennicy Podlascy, módlcie się za nami. Tak. Męczennicy Podlascy, czyli obraz męczenników podlaskich, żeby zawsze modlili się i czuwali nad nami. Z drugiej strony... Sztandar jest biało-czerwony. Znak. Na znak flagi polskiej. Po drugiej stronie jest rodzina Koniuszewskich. W płomieniach ich pomnik i napis: Pamiętajmy o Koniuszewskich, Kłoda Mała, 1874-2024, bo wtedy będzie rocznica. W kościele parafialnym będzie noszony na procesjach. Jeżeli będzie mój mąż, zawsze będzie go nosił i my będziemy nosić szarfy. Krzyż stoi od września, był postawiony we wrześniu i poświęcił go nasz biskup. Zrobił to pan Wawryszuk z Piszczaca, pan Zygmunt Wawryszuk z Piszczaca, pomysłodawcą był Jarek Kosiński, znalazł drzewo w lesie Władysław Twarowski i tak powstał ten krzyż. Krzyż jest piękny, wykonany ręcznie, postawiony przez mieszkańców z pomocą Michała Kropiwca. Jest to symbol naszej wiary. To była ich posesja, tylko mieszkali na wzgórku. To jest po prostu symbol, że oni w tej stodółce spłonęli za wiarę katolicką. Tak naprawdę jesteśmy dopiero po pierwszej części uroczystości, a więc po mszy świętej, ku czci państwa Koniuszewskich. Za chwilę będzie miała uroczystość ta świecka, gdzie będzie możliwość posłuchania wiedzy o heroizmie rodziny Koniuszewskich. Dla Podlasia, dla ludzi pogranicza jest to bardzo ważne wydarzenie, gdyż my, ludzie stąd, wiemy, jak ważną sprawą jest wiara i patriotyzm. Państwo Koniuszewscy, chociaż mimo swojego młodego wieku, bo ojciec rodziny miał niespełna 35 lat, natomiast mama, pani Koniuszewska, miała 25 lat, wiedzieli, na czym to wszystko polega i że za wiarę i za patriotyzm, za obronę swojego miejsca, w którym żyli, mieszkali, warto było oddać życie. Największy heroizm jednak dla mnie jako ojca, rodzica, to jest to, że ci rodzice poświęcili również i własne dzieci, żeby nie miał możliwości Moskal tych dzieci pozabijania po prostu. Od kilku dni obserwuję to miejsce, na którym dzisiaj jesteśmy i na moich oczach widziałem, jak to miejsce nabierało swojego pięknego wyglądu. Ci mieszkańcy bardzo się zaangażowali. Historia i pamięć o tamtych ludziach rozpiera ich dumą i moim zdaniem mają prawo do tej dumy. I z tego miejsca, korzystając w imieniu własnym i radnych Rady Powiatu, bardzo serdecznie im dziękuję za zaangażowanie, bo ta informacja o dzisiejszych uroczystościach pójdzie nie tylko na powiat bialski, ale i całą Polskę, a być może i dalej, bo przecież unici mieszkają na całym świecie. Także myślę, że jestem pewien, że mieszkańcy są bardzo szczęśliwi, zadowoleni, że ta impreza doszła do skutku. Chociaż tak naprawdę okrągła rocznica dopiero za rok, to już dzisiaj świętujemy i to świętowanie będzie trwało cały rok. W Zalesiu pracuję bardzo długo. To już jest kolejna kadencja i nigdy nie było tak wielkiej uroczystości, która zgromadziła wszystkich mieszkańców,
gdzie te podziały, które w ostatnich latach, w ostatnich czasach na wsi były bardzo widoczne i nasilały się, ta uroczystość wszystkich połączyła, bo to są rzeczywiście bohaterowie, obrońcy naszej wiary, którzy tworzyli tą piękną historię gminy, parafii, i mieszkańcy są dumni, a pielęgnowanie przeszłości to jest bardzo duża wartość. Jestem zaskoczony, bardzo zaskoczony, że tyle osób na tą uroczystość przybyło. Pod wielkim wrażeniem jestem też, jeśli chodzi o przygotowanie, mam tutaj na myśli i Radę Parafialną, i Koła Gospodyń Wiejskich, i mieszkańców, pod przewodnictwem księdza proboszcza. Oni to wszystko dopilnowali, wszystko to jest dobrze przygotowane, wygłaskane. Chodzi to wszystko jak w szwajcarskim zegarku. Żadna osoba, czy żadna mała grupka osób nie byłaby w stanie tego przygotować. Wybudowana stodoła, wybudowana altana, piękny krzyż dębowy. Muszę powiedzieć, że tak pięknego krzyża, tak dostojnego, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, to jeszcze nie widziałem, i z całą pewnością mieszkańcy tutaj włożyli swe serce i swoją pracę. No nie wspomnę o tym, co nie ma znaczenia, ale też i pieniążki. Nazywam się Urszula Jaworska, jestem mieszkanką wsi Dereczanka, tutejszej gminy, i jednocześnie jestem autorką dzisiejszego scenariusza tego przedstawienia pod tytułem Koniuszewscy, opartego na podstawie książki Józefa Barwińskiego pod pseudonimem Nadburzanin pisał, Józef Koniuszewski. Razem z koleżankami i kolegami z klubu seniora Bezpieczna Przystań z Kijowca chcemy przedstawić Państwu dwie scenki z życia oraz heroicznej śmierci rodziny Koniuszewskich. Proszę o uznanie naszych niedoskonałości aktorskich. Jesteśmy amatorami, a jednocześnie jest to nasz debiut. Zapraszam do obejrzenia i refleksji. Koniuszewscy. Na skraju rządowego lasu, pośród pól żytem złoconych i łąk usłanych kwieciem, leży wieś Kłoda, ukaźna, gdzie poczciwi podlascy wieśniacy wiodą dostatnie i spokojne życie. Ludzie to szczerzy i bogobojni. Bóg w pracy im błogosławi. Nie spodziewali się, że tak rychło ktoś zły i nieprzyjazny spokoju ich pozbawi. Choć wojny już nie było w kraju, skończyło się powstanie w tej niegdyś cichej i zadbanej wsi, powstało wojenne zamieszanie. Nie była to wojna walczących armii, co się orężem ścierają, lecz wojna caratu z bezbronnymi ludźmi, co wierze swych ojców wierni pozostają. Kozak i sołdat moskiewski to zbrojny pies carski, puszczony ze smyczy u kąsi skazanego, mordując, rabując, pastwiąc się nad niewinnymi, byleby zadowolić cara wszechwładnego. On się nie zastanawia, czy rozkaz sprawiedliwy, bo według niego car to Bóg, Pan Świata, i jest nieomylny. A gdy rozkazuje, to zamordują ojca, matkę, brata. Zadyba Koniuszewskich. Na samym końcu wsi Kłoda, w obejściu schludnym i zadbanym, mieszkał ze swoją rodziną Józef Koniuszewski. Człowiek uczciwy, pracowity, przez ludzi lubiany.
Gospodarz dbały w obejściu i polu, nie lubił próżnować, bo strata czasu. Chcąc dorobić trochę grosza, zajął się na wywózkę drzewa z lasu. Człowiek niełatwący funk, trzeźwy, nakazane szarwarki odrabiał należycie, podatki płacił w terminie. To jednak mściwy i zawistny moskal uprzykrzał mu pracę i życie. Tym szubrawcem był Potapów, który w gminie Chorbów pełnił funkcję pisarza. Podły, zawistny, niegodziwy typ nieustannie nękał uczciwego gospodarza. Swoją złodziejską naturą pozbawił go wszystkiego. W oczy nieszczęśnika zajrzała wielka bieda. Już to Kaniuszewski, jak ci przeżywaje? To tak groszy drogi. A bo to wielmożny pan nie wie, jak my teraz żyjemy. To co twoja wina? Stara nie słuchaje. Patrycja nie chce, to będzie stary papuszki. Czerwki chodził. Takie pierwiątki w czerwki nie patrycisz. Ty sami byli, co ty sam ciebie winowaty. Star choroszy, kochaje dwa, a ty pulpujesz się. To słuchaj, stara, wsio będzie хорошо. No, Kaniuszewski, ja przyszedł u ciebie po kontrybucję. Ty dołożysz do 50 rubli. 10 rubli? Za 50 rubli. Ale no skąd ja wezmę 10 rubli, wielmożny panie? Przecież ja na całym majątku już nie mam tyle. Nie chcesz płacić, podpisuj się. Nie podpisuje się, płać. Wielmożny panie, a skąd my wezmę tyle? Ty już na serce macie. A co nie to samo? Nie chodzę podpisać się, płać. 6 rubli. O i to nie cały, no to jak ja mogę zapłacić 10 rubli, no? A co mi do tego? Podpisuj, wszystkie rybionki, nie ma jej pieniek, no daj koniebór, tam te rybunki oddawaj. Sprzedać? No, a cóż mi może sprzedać, jakbyście już nas za wszystkiego ugradzili? Wilno. I pusto w kacie Koniuszewskiej. Na kontrybucje wszystko wyprzedane. Jedna kobieta gorzkie łzy leje, tuli do serca swe dzieci kochane. Tulą się niebogiem, płaczem do swej matki, choć nie pojmują matczynej boleści. Jak okrutny los gotowali im źli ludzie. Tego w swym sercu nie zdoła już znieść. Koniuszewski, noszący w swej posturze ślady nędzy, głodu i cierpienia, ducha nie traci. Podejmuje myśl ważną, stanowczą, chociaż trudną do spełnienia. Podjętą sercem wniosłą ideę. Co mnie robić? Czy lepiej będzie, jak nam dzieci zabiorą i chcę? Nie. Nie. Prędzej się żywcem spadnę. Tak ale lepiej umrzeć dla Boga i dla naszej świętej wiary, niż tak żyć. Ach, mógłby się. I będę się śpiewał.
Nie, chodź lepiej, pomodlmy się, żeby Bóg się nad nami zmiłował. Bo grzebu nam nikt nie sprawi, musimy sami Boga zrobić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze, Chcesz nam dzieci zabrać? No przecież jest. Chrystyczny piątki ci będę sami pisma Chrystyczny. Dwa dnia poszło, że ciebie dał na ciągi. Dawaj, pokaż się, będę z ciebie. Ależ wielmożny panie, no. Cóż ja dzieci sam do cerkwi do chrztu zaniosę. Pozwólcie tylko ściny przygotować. No. Jedź w rejminie, dawaj prąd. Wielmożny panie, no poczekajcie z godzinkę, to kogoś ze wsi za kumów poproszę. A, o, i budeczki z karczmy przyniosę. Iska. No, choć kawałek chleba, bo w domu nie ma nic, no a kumów trzeba poczęstować, nie? A ty nie miałeś wielkie tego zdjęłeś? Zrobię, co wielmożne pany każe, ale poczekajcie, no, z godzinku, to kubów poczęstować trzeba, no, już ja się wielmożnemu panu za to wdzięczę. Kościół, ale z ciszy, tak, tak, popół przyjdzie, a kurde wątki nie zabudę. Teraz okulary pan. Śpieszmy się na śpieszmy, bo jak te psie syny wrócą, to już nic nie będzie można zrobić. Nic. A, te kontrybucje trzeba im zapłacić. Zapłynęła po twarzy. Płonienie ognia pieły się ku górze. Ukląk obok żony przygarnął swe dzieci. Popłynęła pieśń jak w anielskim chórze. Syn dusił, sławił, tliły się ubrania. Ona wciąż czuje swoje martwe dziady. Jeszcze pieśń pobożną wtóruje mężowi krwawiącym sercem bolejącej matki. Wielka chmura dymu wbiła się ku górze, a silny wiatr rozniecał płomienie. Nikt nie mógł pojąć przyczyny pożaru. Również moskale wpadli w osłupienie. Oni są w stodole! Krzyknął ktoś z wieśniaków. Pobiegli ratować, lecz nie było można. Od zewnątrz drzwi gwoździami zabite niosła się ku niebu tylko pieśń pobożna. Osłupieni wszyscy, jak przez otwór w ścianie staje Koniuszewski pełen poświęcenia. Ostatkiem sił woła do zebranych, że dokonał sam tego podpalenia. Wycierpiałem wiele, nie mogłem inaczej. Dzieci ochrzcić w cerki moskalom nie dałem. Proszę o modlitwę i wytrwanie w wierze, jak ja, ojcu w wierze, wierny pozostałem. Przykład Koniuszewskich natchnął lud odwagą. Tego heroizmu ulękła się Moskwa. Podlaski wieśniak do poświęceń zdolny, wierny i odważny do śmierci pozostał. Miłość do ojczyzny w sercu Podlasiaka jak iskra w popiele drzemała uśpiona. Silny podmuch wiatrów płomień ją przemienił, krwią i męczeństwem wielu zapisane imiona. Na zsyłkę do więzień szli zacni kapłani, lecz carskie zamiary skutku nie przyniosły. Różne były usiłowania,
lud już nie słuchał czczych obietnic Moskwy. Krwią wieśniaków spłukały się progi kościołów, broniących wiary i wspólnej macierzy. Prześladowania, kontrybucja, syłka na Sybir, bicie, tortury, kule i bagnety kozackich żołdaków i rosyjskich żołnierzy. Bóg jeden wie, ile łez wylano, ile takich zbrodni ciemna noc ukryła, ile rzewnych modlitw w niebo popłynęło, gdzie, pod którym drzewem ukryta mówiła. Gore! Pastorów zapraszam na scenę. Żołnierze karscy, Janusz Klimowicz i Franciszek Kieniewski.